Dla mnie kult Maryjny był zawsze zagadką. Trochę tego nie rozumiałem, trochę mnie to dziwiło. Wspominałem moją babcię, dla której Matka Boska była taką szczególną opiekunką i do niej się modliła i to jakoś mocno mi utkwiło w pamięci. Także ona była dla mnie takim trochę pośrednikiem w podejściu do tego motywu, do motywu zwiastowania. Przyjąłem chyba taką postawę właśnie analogiczną do Marii, to znaczy zaufanie wierze. Jest tajemnica, trzeba się z nią zmierzyć. Nie do końca albo w ogóle nie rozumiemy, co to wszystko znaczyło. Niemniej było jakby kluczowe. Za tym poszedłem i postarałem się podejść do tego, trochę odrzucając właśnie cały ten bagaż tradycji malarskiej, jaka się wiąże z tym motywem. Jest dużo świetnych rozwiązań, genialnych, no zaczynając od zwiastowania Fra Angelico z klasztoru San Marco we Florencji. Ale jeden obraz utkwił mi w pamięci z naszych warsztatów w Tyńcu, gdzie spojrzenie było jakby zza anioła w stronę Marii, która zszywała jakieś bryty tkanin do świątyni. Były to tkaniny w kolorze szkarłatu i purpury, więc szkarłat, purpura i szmaragd szaty. I na tym chciałem oprzeć jakby rozwiązanie obrazu. Natomiast wnętrze, no tutaj też jest pytanie. Na pewno było to bardzo proste wnętrze skromnego domostwa, być może ściany z trzciny czy z gliny i jakieś proste okno, otwór, prześwit. Problem skrzydeł jakoś nie robił na mnie wrażenia. Po prostu uznałem, że anioł będzie posłańcem, będzie kimś, kto przekazuje tą wiadomość, tą tajemnicę. W mniejszym obrazie Maria trzyma igłę, pojawiają się tam jakieś nici, więc jest to takie bardziej anegdotyczne. W tym większym obrazie już tego nie ma. Są tylko te trzy kolory, które jakby rozwiązują obraz. Starałem się chyba oprzeć na własnej tradycji malarskiej, to znaczy na tym, że upraszczamy, traktujemy powierzchnię płótna bardzo oszczędnie. W tą stronę to poszło. Thank you.